Siemanko, witam na GameNest, ja jestem Mako, a przed wami mój najnowszy nabytek, czyli Savage Lands. Gra z gatunku ostatnio bardzo popularnego, czyli Survival. Dodatkowo grę wyróżnia to, iż jest ona w świecie fantasy, czyli dla każdego miłośnika survivali oraz gier typu na przykład Skyrim, przynajmniej w teorii powinna przypaść do gustu. Niemniej jednak zaczynam od początku. Gra jest aktualnie w Early Accessie, co zresztą możecie zauważyć. W prawym górnym rogu jest napis, że jest to Early Access Build. Wersja 0.8.2. Także gra nie jest jeszcze pełnoprawnym tytułem, który już wyszedł, tylko jest, prawda, cały czas podczas prac. Niemniej jednak już można w nią zagrać, nawet za niewielkie pieniądze można ją kupić. Tak czy siak, rozpocznijmy. Klikamy sobie play game, tworzymy nową postać i pojawia nam się kreator postaci. Przede wszystkim jest dość ubogi, to trzeba zaznaczyć. Mam nadzieję, że to jest kwestia tylko tego, że jest to early access i po prostu na szybkości wymyślony, że tak powiem, ten kreator. Dlatego jest właśnie taki ubogi, że w finalnej wersji będzie on dużo bogatszy. Tak czy siak, wpisujemy sobie nazwę, niech będzie to nasz kanał GameNest. Następnie do wyboru mamy twarz. Całe cztery różne twarze do wyboru, bez żadnych możliwości dodatkowych modyfikacji tej twarzy, więc po prostu wybieramy jedną z czterech twarzy. Jak możecie zauważyć, no już widzimy mega, mega prostotę. No ale nic, wybieramy sobie pierwszą twarz, następnie tatuaże, kolejna opcja. Tatuaże bardzo proste, bardzo ubogie, bardzo, no takie dość powiedziałbym trochę dziwne, no, no kto taki tatuaż nosi? A raczej nikt. Takie dość mocno fantazyjne te tatuaże, wszystkie są bardzo podobne, wszystkie koloru czarnego i od pasa do szyi. Tak to wygląda, dajmy sobie taki tatuaż, będziemy fajnie wyglądać. Następnie, kolejna rzecz, hairstyle. Podobnie jak w przypadku głowy, mamy dość niewiele opcji, jest ich tutaj w tym przypadku 6 fryzury, też same w sobie też nie przypadły mi bardzo do gustu. No ale załóżmy, mamy sobie tutaj takiego irokeza, mamy jakiś taki kucyk kozacki, rzekłbym. Mamy sobie jakieś tam fryzurki, nie ma co tutaj się rozwodzić dłużej na temat jakichś fryzur. Dajmy sobie taki kuc, fantastycznie. Następna dość zabawna rzecz, skin tone. Możemy wybrać kolor skóry, w zamierzeniu miał być to chyba jakiś odcień skóry. A faktycznie możemy wybrać jakikolwiek kolor z takiej ogromnej palety, jak możecie zauważyć. Co skutkuje tym, że możemy sobie zrobić postać na przykład koloru błękitnego. I tak to mniej więcej wygląda, w tym momencie mamy sobie ufolutka. Podobną rzecz możemy zrobić z włosami. Włosy może dajmy sobie dla kontrastu koloru czerwonego, może troszeczkę jaśniejszego. I mamy swojego ufolutka. Tak to wygląda. Nie, wydaje mi się, że jest to po prostu... że tego nie będzie finalnie, że raczej, no jaki jest sens stworzenia zielonej postaci? Z jednej strony może mogłoby to być takie podkreślenie, że jest to fantasy i możemy sobie zrobić jakiegoś ufoluda, że możesz być trolem albo innym, ale z drugiej strony gramy cały czas człowiekiem, który ma cztery twarze do wyboru i sześć fryzur, więc no nagle wstawianie zielonego koloru jest dość dziwne. Niemniej jednak zaczynajmy. Startujemy. Ciach, musimy stworzyć sobie nową gierkę, bo stworzyliśmy nową postać, więc stworzymy nową gierkę. Dajmy tutaj sobie, powiedzmy, gra się nazywa GameNest TV. Ciach, i jedziemy. Już w ekranie ładowania widzimy smoka. Jest dobrze, smok jest oczywiście w grze, jest tylko, że jest dość straszny i się boję do niego podchodzić. ale dobrze, załadowała nam się gra. Tak jak klasycznie w tego typu tytułach, lądujemy, rozbita łódź sygnalizuje nam, iż po prostu jakimś cudem dopłynęliśmy do tej wyspy, która się rozbiła o skały i nie możemy się już z niej wydostać, więc musimy najzwyczajniej przeżyć. Na dzień dobry od razu leżą nam tu jakieś ciuchy, jak możecie zauważyć na początku nasz ufoludek jest po prostu goły, tylko ze stringami na tyłku, więc możemy się od razu ubrać. Nie wiem, czy tak będzie normalnie w grze, czy to jest po prostu na potrzeby Early Accessu, żeby jakoś łatwiej rozpocząć. Nie wiem, tak czy siak mamy coś takiego. Następnie jest jakiś bug, jakieś cloth shreds. Ten charakterystyczny dźwięk, który słyszeliście teraz w tle, oznacza, że
W prawym górnym rogu mamy taką checklistę, jak możecie zauważyć. I to są takie w zasadzie wskazówki, co powinniśmy na początku gry zrobić. Mamy tutaj na przykład zetnij dwa drzewa, zbierz sześć kamieni, zbierz dwa krzemienie, jakieś tam różne pierduki. To ma nas naprowadzić mniej więcej, co mamy robić. Od czego by tu zacząć? Podnieśliśmy bug. Tak to wygląda. Mamy sobie nasze inwentory i nasz tutaj cały interfejs naszej postaci, który jest bardzo, bardzo toporny. No, przyznaję, że widywałem tego typu interfejsy w grach sprzed 10 lat, więc trochę dziwi mnie, że podobny interfejs jest w grze, która jeszcze nawet nie wyszła. Mam nadzieję, że jest to tylko na szybkości zrobiony interfejs, który zostanie zmieniony w przyszłości. Jeśli chodzi o plecaki, który właśnie jeden podniosłem, dla graczy TB będzie to dość podobne, z uwagi na to, że mamy swój jakby plecak inwentory, do którego możemy włożyć kolejnych 8 plecaków. Dzięki temu, jak możecie zauważyć, widzicie, to jest nasz główny ekwipunek. Ale każdy plecak otwiera nam nową tutaj przegrodę z nowymi slotami do zapełnienia. Mamy tutaj pierwszy podstawowy bag, który ma 3 sloty, ale później drogą craftu możemy zrobić sobie kolejne większe. No, a ja doszedłem nawet do momentu, gdzie mogę skraftić sobie 15-slotowy bagaż, także dość sympatycznie. Cóż tu mamy? Podnieśliśmy? Nie podnieśliśmy. Szukamy siekierki. Tutaj jest, z tego co pamiętam, na początku powinna być jakaś siekierka do podniesienia. Siekierka to jest też jeden z podstawowych itemów, który dostajemy od razu, jak możecie zauważyć. No i taka siekierka jest naszym podstawowym orężem, który nam pozwoli bronić się przy okazji jakiejś tam napadnięcia przez wilki, tudzież ścinania drzew, czy rozwalania jakichś skałek. Wszystko możemy sobie tu w zasadzie niszczyć. Mamy sobie tutaj katan. Czyli za pomocą tego materiału możemy sobie zrobić szmatki, a ze szmatek możemy zrobić bandaże, które są bardzo ważne w przypadku krwawienia. Dalej są drzewa. Mamy sobie jakieś drzewo, możemy podejść. Naturalnie możemy je sobie ściąć. Trwa to chwilę, z uwagi na to, że mamy dość słaby jeszcze oręż. Oczywiście wszystkie narzędzia można sobie nie tyle co ulepszyć, co po prostu zbudować sobie lepsze, więc później staje się to łatwiejsze. Mamy skałkę, w skałce też możemy sobie tutaj dziubać i z tego też będą wypadały jakieś tam kamyki, jakieś tam lepsze lub gorsze, jakieś tam różnego rodzaju ore, ale jak widzicie, mamy tak toporny po prostu ten młoteczek, że bardzo dużo to czasu zajmuje. Później mamy możliwość zrobienia sobie takiego toporka, który będzie już za każdym uderzeniem, czy bodajże co dwa uderzenia będzie nam dawał skałkę, więc bardzo to się przyspieszy. Tak czy siak, mamy już jakieś tutaj podstawowe informacje na temat tej gry macie. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym przypadku to jest... O, jakieś ognisko mamy. Jakieś ognisko mamy, jakieś małe obozowisko. Mamy tu jest jakieś jabłuszko. Mamy szkieletona, w nim nic nie ma. Co tu jest? Jakaś skałka, jakieś ognisko. Jak widzicie, od razu pokazuje nam się menu. Kliknąć K, że cook meat. Czyli możemy sobie ugotować mięso, jeżeli byśmy takowe mieli. Ale nie mamy, więc niestety. W tym momencie jesteśmy przy ognisku i rośnie nam współczynnik niebieski po lewej stronie, co możecie zauważyć. Więc spieszę już z wytłumaczeniem, o co z tym chodzi. Pierwszy pasek niebieski oznacza nam temperaturę. Jak widzicie, jesteśmy w krainie takiej zimowej mocno, więc bardzo łatwo tutaj się odmrozić. Więc to jest pierwszy współczynnik, o który musimy zadbać, czyli temperatura. Jak jest za zimno, musimy robić ognisko, wejść do domku i gdzieś po prostu się ogrzeć. Chociaż w domku... O, akurat nam troszkę przygasa ognisko. Nieistotne. Akurat w domku chyba nam temperatura nie rośnie, ale pozwala pira za oko tam utrzymać temperaturę. Następny współczynnik jest to czerwony pasek, który oznacza po prostu ilość naszego HP, który spada podczas krwawienia, który spada podczas tego, gdy zostaliśmy zaatakowani przez kogoś i ktoś wykonał dobry cios, i tak dalej, i tak dalej. Jest to najbardziej podstawowy współczynnik HP. Tyle. Następny, czyli żółty pasek, wskazuje nam nasz stopień najedzenia się. I to byłoby na tyle. Chyba więcej tu tłumaczyć nie muszę.
Czyli mamy trzy główne współczynniki, którymi się powinniśmy martwić. Zwiedziliśmy już trochę, jak macie okazję zobaczyć tutaj tego wybrzeża. Znowu jakaś łódeczka. Pewnie kolejny rozbitek przypadkowo trafił na wyspę. I tak to wygląda. No to co? Co my tu możemy porobić? Mamy jakieś podstawowe kamienie. Moglibyśmy zrobić chyba jakieś ognisko. Chyba jeszcze nie, bo jeszcze kamienie. A nie, mamy trzy kamienie. Moglibyśmy, ale nie ma takiej potrzeby, więc idziemy sobie pozwiedzać. Wchodzimy w lasek. Jak widzicie, las dość nawet przyjemnie to wygląda. Przez te dość wysokie trawy, przez tę dość dużą ilość drzew, różnego rodzaju krzaków, drzew liściastych, iglastych i tak dalej. Wydaje się to stosunkowo nawet bogate, szczerze powiedziawszy. Robi to fajne wrażenie. Chociaż nie ukrywam, że grafice jeszcze tutaj troszeczkę brakuje. Te tekstury nie są w takiej jakości, jakbym ja sobie życzył. Mam nadzieję, że to też w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu zostanie podrasowane w tej grze. No i tak, widzicie, jest dość dużo jakichś ruin, z którymi niewiele niestety możemy zrobić. Są to po prostu takie jakieś po prostu upiększenia naszego tutaj krajobrazu. Mamy jelonka. Jak widzicie, w tym mamy tutaj kill two deer. Musimy zabić dwa takie, żeby nam się wykonał jeden tutaj jakby taki mini questior. Czyli podchodzimy ciach i go ciachamy. On niestety ucieka, ale co jest fajne? Znaczy fajne, nie powiedziałbym, że fajne, ale pozwala nam to mimo wszystko ubić tego jelenia, bo on po jednym czasie się nie pada. Ale on po 20 metrach mu się nudzi i już nie ucieka. Więc możemy go sobie tak gonić, nawet jak mamy słabą broń, to możemy go tak na trzy razy, że tak powiem, możemy go tutaj dogonić i koniec końców ubić. Ciach. No i on w tym momencie leży. Co z niego wypada? Oczywiście jakieś mięsko, ścięgna, skóra, kość. Wszystkie jakieś materiały, które nam mniej lub bardziej się mogą do czegoś przydać. No i spójrz, mamy tu ognisko, mamy jakąś osadę, o tym jeszcze nie wspomniałem, właśnie wleźliśmy do jakiejś osady, osada jest opuszczona, nic z niej się nie znajduje, nie wiem czy w późniejszym czasie tutaj coś będzie dodane, czy jacyś inni tubylcy, czy jakieś NPC-ki, nie mam pojęcia. Na tym etapie gry jest to pusta osada z dość fajnym bajerem, który jest tutaj, czyli kuźnia. W kuźni możemy sobie robić przedmioty różnego rodzaju. W zasadzie tak, craft jest tutaj podzielony na jakby takie dwie części. Jedna część to jest to, co możemy sami wykrafcić, czyli powiedzmy jakiś prymitywna strzała, prymitywny jakiś tam toporek, czyli wymagany, jak widzicie teraz jest, flint, czyli krzemień, plus do tego woodstick, key i w zasadzie tyle. Już możemy zrobić takie jakiś tam prymitywny dość młoteczek. Ale są oczywiście takie rzeczy, które wymagają nam kuźni i bez tego jej, prawda, nie zrobimy. I tu nam się pojawia teraz forge available. Czyli available oznacza oczywiście, że jest dostępna i możemy to wykonać, ale normalnie gdybyśmy poszukali tego u nas w ekwipunku, to jest napisane forge required, czyli item, którego nie damy rady wykonać bez kuźni. I tak to wygląda, słuchajcie, w wielkim skrócie craft jest tutaj dość fajnie rozbudowany. Recepty, które widzimy tutaj, się zwiększają z czasem, gdy my po prostu przechodzimy do kolejnego etapu gry. Znaczy, ciężko to nazwać etapem gry, jak na przykład już jakąś broń sobie zbudujemy, skrafcimy, jakieś tam wdzianko sobie znajdziemy i tak dalej, to pojawiają nam się kolejne recepty z nowymi rzeczami i trochę to jest takie, wiecie, godzinę czasu męczymy jakieś skałki, żeby zbudować sobie coś tam, następnie budujemy to i się okazuje, że się pojawia 15 nowych przedmiotów, z których nasz to jest po prostu gówniany, bo każdy inny jest znacznie lepszy. Więc tym sposobem prawie, że w nieskończoność można tutaj grać. Tak to wygląda. Dodatkowo mamy tutaj opcję budowania. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie zbudować różnego rodzaju budynki, mniejsze lub większe, ognisko i tak dalej. Czy chociażby jakiś na przykład Pike of Resurrection, czyli kijek, który wkładamy się tam w ziemię, zaznaczamy go i przy nim się będziemy respić w przypadku śmierci. W przypadku śmierci jest podobny coś troszeczkę klimat, jak było w Diablo, czyli jak padamy, nasze ciało zostaje tam, gdzie padliśmy, więc żeby je odzyskać, musimy po prostu pójść, co jest mega trudne momentami, z uwagi na to, że się rodzimy, odradzamy się bez żadnych przedmiotów. Więc jest zimno, nie mamy żadnej broni, nie mamy żadnego jedzenia i
takie pójście z powrotem do miejsca, gdzie przed chwilą padliśmy, jest bardzo ryzykowne i często kończy się kolejną śmiercią. Jak możecie zobaczyć w tle, jest nasz smok. Jest nasz smok, jest na wieży. On tam co chwilę sobie gdzieś hasa, lata i tak dalej. Niemniej jednak jest on bardzo ciężkim przeciwnikiem i nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek go pokonać. Na jedno takie zionięcie ogniem praktycznie zabija takiego człowieczka, więc jest to dość ciężkie. Ale daje nam nadzieję, że być może kiedyś, jak pokrafcimy sobie fajne itemy, jak zdobędziemy dobry oręż, to być może będziemy mogli go kiedyś ubić. A to bardziej mnie jeszcze utwierdza w tym, że w krafcie mamy często składniki ze smoka. Często. W zasadzie na etapie, którym ja jestem na swoim głównym koncie, którym gram, mam już recepty, które wymagają składników ze smoka. Więc tak to wygląda, że na pewno z czasem będziemy mieli możliwość takiego smoka po prostu ubić, tak mi się wydaje. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek Savage Lands. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie kliknijcie lubię to, subskrybujcie kanał, zostawiajcie komenty i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej!